Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną. Tym razem będzie to powtórzenie z brył obrotowych. Musisz pamiętać, że bryły obrotowe to są dużo łatwiejsze bryły niż ostrosłupy, niż glaniastosłupy. Dlatego mimo tego, że czasem nawet masz różne problemy wynikające z rozwiązywania zadań z glaniastosłupów czy też ostrosłupów, ja proponuję, żeby bryłami obrotowymi się zająć. Dlatego, że w tablicach są podane wszystkie wzory na objętości, na pola całkowite, na pola powierzchni bocznej brył obrotowych, więc wszystko jest podane tak jak na tacy na talerzu, tylko trzeba z niego umiejętnie zjeść z tego talerza, trzeba z tego skorzystać. Ja oczywiście na tym spotkaniu skupię swoją uwagę głównie na stożku i walcu, aczkolwiek też jakieś tam jedno zadanko zrobimy sobie z kulki, ale na pewno ważniejszy do analizy z brył obrotowych jest stożek i walec. Dlatego zapraszam Cię do rozwiązywania ze mną zadań, które przygotowałam na to spotkanie. Zadanie numer 1. Przekąt na przekroju osiowego walca ma długość 2 pierwiastki z 3 cm i tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze 45 stopni. Oblicz pole powierzchni bocznej tego walca. Ja przygotowałam rysunek, zapisałam pod spodem, pod rysunkiem to, co jest podane, że ta przekąt na przekroju osiowego walca ma długość 2 pierwiastki z 3, tylko ją jeszcze nie zaznaczyłam. Otóż pamiętaj o tym, że przekrojem osiowym walca jest zawsze prostokąt. Ten prostokąt, który tutaj widzisz na rysunku, prawda? Ten prostokąt. I my zaznaczmy jego przekątną. Przekątną tego prostokąta. No, to nie jest problem wielki, no ale dla nieco po niektórych może to stanowić, dlatego ja postanowiłam to razem z Tobą teraz zaznaczać. I ta przekątna ma długość 2 pierwiastki z 3. Podane jest w treści, w zadaniu, że ona tworzy kąt 45 stopni z płaszczyzną podstawy. Czyli ja tą przekątną znowu rzutuję prostopadle na podstawę. Czyli polecę tutaj ten wierzchołek górny, poleci mi po wysokości tutaj walca. No i ja to zrzutuję na podstawę, połączę i oczywiście znowu powstanie mi trójkąt prostokątny. Trójkąty prostokątne w bryłach to po prostu podstawa i ten kąt podali nam 45 stopni. Skoro ten kąt 45 tu 90, no to ten tutaj też musi być 45 stopni. I skoro tak, to popatrz, możemy skorzystać z zależności na trójkąt 45, 45, 90 stopni. Ja tutaj zaznaczyłam, że wysokość oznaczamy literką H, promień podstawy walca to jest małe r, ale tutaj też jest drugi promień podstawy, czyli też mamy r. I teraz w zależności trójkącie 45, 45, 90 to były takie, że przyprostokątne miały długość po prostu po x, czyli po taką samą długość, ja nie muszę wprowadzać tego x-a, ponieważ tutaj ta przyprostokątna ma długość 2r, to znaczy, że ta przyprostokątna, nasza wysokość, też ma długość 2r. Skoro tak, to pamiętaj też, że przeciwprostokątna ją liczyliśmy ze wzoru x pierwiastek z 2. Ale u nas będzie to po prostu, tylko może już tutaj nie będę zapisywała na tym rysunku, u nas to będzie, że nasze d, jak widzisz na rysunku, to jest x pierwiastek z 2, a u nas to jest 2r pierwiastek z 2, bo naszym x-em, czyli jakby długością przyprostokątnej, jest po prostu 2r. No to skoro tak, to my pewnie to r musimy znaleźć, skoro potrzebujemy powierzchni bocznej, nie? No to pod d podstawimy sobie 2 pierwiastki z 3. Tutaj no nic nie podstawimy, no bo nie wiemy, ile to r wynosi, więc tu widzimy 2, tu 2, podzielmy obustronnie przez 2. Dostaniemy, że pierwiastek z 3 to jest r pierwiastków z 2. Wymieńmy strony, żeby nam się na to lepiej patrzyło. No i oczywiście podzielimy przez pierwiastek z 2. Obustronnie, czyli zapiszemy, że małe r to jest pierwiastek z 3 podzielone przez pierwiastek z 2. Usuniemy niewymierność i jak usuniemy niewymierność, mnożymy przez ten pierwiastek, który jest w mianowniku, licznik i mianownik i teraz mnożymy pierwiastki. Tu będzie pierwiastek z 6, a na dole pierwiastek z 4, czyli po prostu 2. Czyli taki nam wyszedł promień podstawy tego walca. Pierwiastek z 6 nad 2, oczywiście wyrażone w centymetrach. Natomiast ja prosiłam o pole boczne. I teraz można sobie w tablicach poszukać gotowego wzoru na pole powierzchni bocznej walca. Jest taki wzór. 2 pi r h.
H. No i zastanówmy się, czy wszystko mamy? Mamy R, tak, nie mamy H. No prawie już mamy, no bo widzisz, że H to jest 2 razy pierwiastek z 6 nad 2. Dwójeczki nam się skrócą, wyjdzie po prostu pierwiastek z 6. A więc teraz podstawię do pola bocznego i mam tak. 2 pi razy nasze R, czyli pierwiastek z 6 nad 2 i nasze H, czyli pierwiastek z 6. Teraz skracamy sobie dwójeczkę z dwójeczką, skrócimy, bo jedna jest w liczniku, a druga w mianowniku i pomnożymy pierwiastki ze sobą. Kolejność mnożenia nie jest ważna, więc najpierw to pomnożę. Pierwiastek z 6 razy pierwiastek z 6 jest po prostu 6 pi. I to jest wyrażone w centymetrach kwadratowych. Tutaj pod pi nic nie podstawiamy, żadnego czy 14 w przybliżeniu, chyba żeby nas poprosili o wynik przybliżony, to wtedy tak. Natomiast jeżeli nie poproszę, zostawiamy wynik, że pole boczne to jest 6 pi, oczywiście centymetrów kwadratowych. Zadanie numer 2. Powierzchnia boczna stożka tworzy wycinek kołowy o promieniu długości 10 cm i kącie środkowym 270 stopni. Opisz promień podstawy i wysokość tego stożka. Ja oczywiście na początek tutaj przygotowałam rysunek stożka, oczywiście rzut jego na płaszczyznę dwuwymiarową, dlatego że no my musimy wiedzieć, co my mamy policzyć w tym zadaniu. Mamy znaleźć promień podstawy tego stożka i wysokość tego stożka. Natomiast bardzo ważną rzeczą w tym zadaniu, to jest zadanie nie takie bardzo trywialne, jak na bryły obrotowe jest takie dosyć ciekawe, ponieważ młodzież ma z tym problem, że jest podany jakiś wycinek kołowy. Więc ja tutaj postarałam się zrobić ten wycinek kołowy o kącie 270 stopni. Jak się nie wyjdzie idealnie, to się nic nie dzieje, bo to jest tylko rysunek i ty z tego rysunku musisz wywnioskować. Popatrz, gdybyś ty wyciął sobie z kartki taki wycinek kołowy, to z tego wycinka kołowego byłbyś w stanie zbudować stożek, ale jego powierzchnię boczną. Czyli po prostu to byś połączył z tym, prawda? Zwinąłbyś i wyszłabyś taka czapeczka, cokolwiek, jak to można skojarzyć sobie, czyli powierzchnia boczna stożka. I teraz to jest bardzo ważne, ponieważ ty musisz tego wykapować, że ten tutaj promień wynoszący 10 cm, to dla mojego stożka jest po prostu tworząca. Czyli ja z tego rysunku, skoro wiem, że R jest równe 10, tylko to nie jest to R, co tu, ja na podstawie tego, że muszę mieć wyobraźnię do tego, że z tego ja robię powierzchnię boczną stożka, wnioskuję, że L jest równe 10. Jeżeli masz ten problem, to wytnij sobie taki wycinek kołowy i skonstruuj z tego powierzchnię boczną stożka i wtedy zobaczysz, że faktycznie L to jest 10. Więc ja zaznaczę na moim rysunku tutaj stożka, że L tworząca ma długość 10 oczywiście centymetrów. No dobrze, no ale teraz pasuje mi jeszcze jedną z tych wielkości, albo R, albo H poli, czyli później mogę użyć stwierdzenia Pitagorasa. No to teraz zastanówmy się tak, jeżeli my z tego zrobimy tą powierzchnię boczną stożka, to wszystko, co ja teraz zaznaczę taką falbanką, to wszystko, to jest nic innego jak z tego ma powstać nam to kółeczko tutaj w podstawie tego stożka. Czyli jednym słowy ma powstać obwód w podstawie. Czyli to, co ja zaznaczyłam, to jest nic innego jak obwód podstawy tego stożka. A wzór na obwód podstawy tego stożka, to pamiętamy, wzór na obwód koła, prawda, czy obwód tam okręgu, to jest 2 pi r. I to małe r, bo to mam na myśli tej podstawy. Natomiast patrząc teraz na wycinek kołowy, możliwe, że kojarzysz, że był taki wzór na długość łuku. Bo to, co ja zafalbąkowałam, to oczywiście jest obwód podstawy, ale jest to też długość łuku. I jeżeli masz problem, to w tablicach matematycznych oczywiście jest wzór na długość łuku. I liczy się to tak. Alfa podzielone przez 360 stopni razy 2 pi i teraz duże r. Dlaczego? Ponieważ ja mówię o tym tutaj łuku konkretnie, w tym naszym kole wielkim, który ma promień duże r. No więc ja to teraz podstawię, czyli za alfa podstawimy sobie 270 stopni, no bo tak miałam podane w treści w zadaniu, razy 2 pi razy 10, no bo r wynosi 10. No i teraz skracamy, tu sobie stopnie, tu sobie 0, schodźmy sobie jeszcze na przykład przez 9, to tu będę miała 3, tu będę miała wtedy 4. Jeszcze sobie czwóreczkę skrócę dwójką, to mam tu 1, tu mam 2. Jeszcze sobie tą dwójkę skrócę z dziesiątką, to tu mam 5. I ostatecznie wyszło mi, że mam 3 razy 1 to 3, razy 5 to mamy 15 pi.
i wyszło mi, że długość mojego łuku to jest 15 pi. Ale ja wcześniej już powiedziałam, że długość łuku to jest inaczej obwód podstawie. Czyli ja teraz z tego i z tego mogę zapisać taką zależność, że moje 2 pi r to się równa po prostu 15 pi. Bo to jest to samo. Czyli podzielę obustronnie przez pi i wychodzi mi, że 2r to jest 15. Podzielę przez 2 i dochodzę do wniosku, że moje r to jest 15 drugich. Myślę, że tak zostawimy, oczywiście wyrażone w centymetrach. No i teraz już tak, r mamy, mogę dopisać, że tam są centymetry, bo to jest jakby część odpowiedzi do zadania. Jeszcze h potrzebujemy. No to oczywiście stwierdzenia Pitagorasa. Twierdzenie Pitagorasa tutaj dla stożka jest zawsze takie samo. R kwadrat plus h kwadrat równa się l kwadrat. No i podstawiamy. Pod r podstawiamy 15 drugich do kwadratu, dodać h do kwadratu, bo nie znamy, i tworząca to jest 10 i ją do kwadratu. Podnosimy. 15 do kwadratu to 225 podzielone przez 2 do kwadratu 4. Dodać h kwadrat równa się 10 do kwadratu to 100. Obustronnie mrożę razy 4, żeby nam, no może tak wygodniej było, prawda, nie było ułamków, czyli będę miała 225, dodać 4h kwadrat równa się 400. Nie zapomnij wszystkiego pomnożyć przez 4. Czyli 4h kwadrat równa się 400 i to przerzucam, czyli odjąć 225. Czyli mamy 4h kwadrat równa się i teraz jak sobie to odejmiemy, to będziemy mieć 175. Dzielimy przez 4 i dochodzimy do wniosku, że nasze h kwadrat to będzie 175 podzielone przez 4. No i muszę spierwiastkować. Pamiętamy, pierwiastkujemy osobno górę, osobno dół. Czyli góra to będzie pierwiastek ze 175, a dół to będzie pierwiastek z 4. Czyli teraz sobie możemy tak zapisać. Liczbę 175 możemy spróbować rozłożyć na czynniki, a być może umiesz szybciej i się kapniesz, że 175 to jest 25 razy 7. No bo 2 razy 7 to mamy 14, czyli jak jest 20 to 140 i jeszcze 7 razy 5 35. 140 i 35 daje nam 175 podzielone pierwiastek z 4 to 2. To się równa teraz. Pierwiastek z 25 to 5 pierwiastków z 7 nad 2. Taki nam wyszedł wynik, oczywiście wyrażony w centymetrach. Tutaj nie przejmujemy się, czasem są pierwiastki, prawda? Różnie bywa i tak dobrze, że nam się pi skasowało, że tak były dobrane dane w tym zadaniu. Zadanie numer 3. Kąt rozwarcia stożka ma miarę 120 stopni, a promień jego podstawy to 4 pierwiastki z 3 cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego stożka. Jeżeli rozwiązujemy zadanie ze stożkiem, to oczywiście rysunek to jest podstawa, ale wcale nie musisz dokładnie stożka całkiem narysować. Wystarczy, że narysujesz jego przekrój osiowy. Przekrój osiowy jest trójkątem równoramiennym i popatrz, ja tutaj postarałam się narysować tak, dostosować się do warunków zadania. Kąt rozwarcia, czyli ten kąt tutaj wynosi 120 stopni. Chciałam, żeby ten trójkąt był rozwartokątny, żeby to się zgadzało z treścią zadania. Naszym zadaniem będzie zastanowić się, co nam będzie potrzebne do pola całkowitego stożka, prawda? Czyli wzór na pole całkowite stożka. To jest pi r kwadrat plus pi r l. Ten wzór warto pamiętać, aczkolwiek w tablicach jest, tylko w tablicach jest w takiej innej formie. Wyciągnięte jest przed nawias pi i wyciągnięte r i w nawiasie jest r plus L. Ja osobiście wolę tą postać, ponieważ tu mam pole podstawy, tu mam pole boczne. Jak dodam pole podstawy do pola bocznego, wychodzi pole całkowite. Aczkolwiek, czy tak napiszemy, czy tak, nie ma to kompletnie znaczenia w obliczaniu. A więc widzimy, że potrzebne nam jest R, no to R mamy, nie? Brakuje nam tylko tego naszego L tutaj. Więc L musimy pewnie z trójkąta wyliczyć. A więc, skoro tu jest kąt prosty, skoro tu jest 120, to tu jest, będzie nam 60, a skoro tu kąt prosty 60, to tu musi być 30. No i kłaniają nam się zależności w trójkącie 30, 60, 90, albo możemy to zrobić z trygonometrii. Z zależnościami będzie szybciej. Naprzeciwko 30 stopni leży bok, u nas mamy długości h, a my standardowo oznaczamy x. No to ja napiszę x. Dalej, naprzeciwko 60 stopni leży bok konsekwentnie długości x pierwiastka z 3. I naprzeciwko kąta prostego leży bok długości 2x. I teraz zastanówmy się, czy czasem my czegoś nie mamy podane w zadaniu.
Oczywiście, że mamy. My mamy podane, że R tyle wynosi, a myśmy wykapowali, że R to jest w naszym trójkącie X pierwiastka z trzech. No więc z tego ułóżmy sobie równanie, że X pierwiastka z trzech to przecież jest 4 pierwiastki z trzech. Podzielimy przez pierwiastki z trzech, one po prostu się skrócą i wyjdzie nam, że X to jest po prostu 4. A co za tym idzie? Za tym x-em idzie to, że nasze l, a nam jest ono potrzebne do zadania, to jest 2 razy 4, czyli 8. Oczywiście wyrażone w centymetrach. No i teraz tylko podstawiamy pod wzór, czyli pole całkowite równa się. Mi jest obojętnie, czy będziemy do tego podstawiać, czy do tego. Wszystko to jest to samo. Może podstawmy do tego pierwszego. Pi razy r kwadrat, czyli nasze r to jest 4 pierwiastki z 3 i to do kwadratu dodać. Pi razy r, czyli 4 pierwiastki z 3 i razy nasze policzone l, czyli 8. Czyli pole całkowite równa się pi razy, tu podnosimy, 4 do kwadratu to 16, pierwiastek z 3 do kwadratu to 3. Dodać pi razy, to już mogę ze sobą pomnożyć, to będę miała 32 pierwiastki z 3. No i na końcu trzeba jeszcze to pomnożyć, czyli 16 razy 3 to 48 pi, dodać i tu zapiszemy 32 pierwiastki z 3 pi. To jest wynik oczywiście dobry, natomiast gdybyś chciał mieć jeszcze super, no to się zastanów, co wyłączymy przed nawias. No 48 i 32 dzielą się na pewno przez 8, czyli wyciągniemy 8 pi, dzięki czemu zostanie nam tutaj, będziemy mieć 6 razy 8 to 48, czyli 6. Dodać, a tutaj jak wyciągniemy sobie 8, to będziemy mieć 4 pierwiastki z 3. No to jeszcze widzimy w sumie, że da się jeszcze lepiej, bo da się jeszcze dwójeczkę wyciągnąć. Czyli w zasadzie 16 pi by można było od razu. I wtedy jak wyciągnę dwójkę, czyli podzielę przez 2, to będę miała 3, dodać 2 pierwiastki z 3. Ale tak jak powiedziałam, to naprawdę nie ma znaczenia, czy my tak zostawimy, czy my tak zostawimy. Ma to znaczenie, jeżeli są odpowiedzi ABCD i musisz wybrać tą, którą akurat uważasz za poprawną. Czasem ona będzie w takiej wersji, czasem w takiej, czasem w takiej, a czasem po prostu tak, jakby tylko postawić do tego wzoru, który jest w tablicach. No i oczywiście to było pole, więc w centymetrach kwadratowych wyrażone. Pole całkowite tego naszego stożka. Zadanie numer 4. Przekrój osiowy kuli jest kołem, którego obwód wynosi 36 pi centymetrów. Oblicz pole powierzchni tejże kuli. Czyli mamy tutaj do czynienia z przekrojem osiowym kuli. Czyli gdybym ja kulę przekroiła tak pięknie, że podzieliłabym ją na dwie części, otrzymałabym koło, i ja to koło tutaj zaznaczę, bo mam gotowy rysunek tej kuli. To jest koło, które będzie przekrojem osiowym tejże kuli. Ale podane mam, że obwód tego koła, obwód, czyli przypominamy sobie wzór na obwód. Oczywiście to jest 2 pi r, wzór na obwód koła. I to się równa 36 pi. Podane miałam w zadaniu, ja r oznaczyłam jako promień tej kuli, to jest tym samym promień tego koła, który jest przekrojem osiowym tej kuli, prawda? Teraz dzielę obustronnie przez 2 pi, żeby r wyliczyć. I wtedy tak, pi mi się skróci, 36 przez 2 to jest oczywiście 18, jest to 18 cm. Natomiast naszym zadaniem było policzyć pole całkowite kuli. Przypominamy sobie wzór na pole całkowite, to jest 4 pi r kwadrat. I my po prostu nic innego jak podstawiamy pod ten wzór, bo wszystko mamy dane, czyli 4 pi razy i teraz 18 do kwadratu, czyli mamy. 4 pi razy 18 do kwadratu to jest 324. No i teraz tylko wystarczy nam to pomnożyć. 4 razy 300 to mamy 1200 i 4 razy 24 no to będziemy mieć 96. Czyli 1296 pi, oczywiście wyrażone w centymetrach kwadratowych, bo mieliśmy policzyć pole całkowite kuli. Jak widzisz, to zadanie jest z kulką. Zadania z kulką zazwyczaj są łatwe. Na maturze, gdyby się pojawiały, to raczej są w części testowej za jeden punkt, no ale warto też sobie przypomnieć, prawda, jeżeli już powtarzamy bryły obrotowe. Zadanie numer 5 to zadanie z matury z maja 2019 roku. Promień kuli i promień podstawy stożka są równe 4.
Pole powierzchni kuli jest równe polu powierzchni całkowitej stożka. Oblicz długość tworzącej stożka. Ja przygotowałam rysunki. Oczywiście można by się było tu przyczepić, czy faktycznie te promienie są równej długości, ale to są rysunki poglądowe. Myślę, że nawet mi się to udało, żeby faktycznie były równej długości. I mam podane, że tu jest R takie samo jak tu R wynosi 4. I teraz zapiszmy bardzo ważną rzecz w tym zadaniu, czyli mianowicie to, co piszę w drugiej części. Pole powierzchni kuli, czyli zapiszemy pole całkowite kuli, tak sobie zapiszemy, jest równe polu powierzchni całkowitej stożka. Oblicz długość tworzącej stożka, czyli naszą literkę L, mamy policzyć. Rysunki no, mogą nam się sprzydać, chociaż niektórzy nawet bez rysunku to zadanie, myślę, że wykonaliby poprawnie. Tutaj zadanie jest typowo z wykorzystaniem wzorów, prawda? Czyli na początek pole całkowite kuli. Pamiętamy, to jest 4 pi r kwadrat. To się równa. Pole całkowite stożka to jest pi r kwadrat plus pi RL. I pamiętajmy o tym, że to są te same promienie, bo było podane w treści, że ta kula i stożek mają takie same te promienie. No więc popatrzmy, co wszędzie występuje. Wszędzie występuje pi, więc podzielmy przez pi, żeby nam nie przeszkadzało. I mamy 4R kwadrat, to się równa R kwadrat dodać RL. Przerzucimy sobie na tą stronę i będziemy mieć 4R kwadrat minus R kwadrat równa się RL. Czyli, jak ja to odejmę, to będę miała 3r kwadrat równa się rl. Ja to teraz podzielę obustronnie przez r. Mogę to uczynić, dlatego że wiem, że r wynosi 4, nie jest 0. Jak podzielę przez r, to mam 3r, to się równa, to mi się r skróci i wychodzi l. Czyli po prostu 3 razy moje 4, które było podane w treści, to jest po prostu l. Czyli wyszło mi, że L ma długość 12, a o to prosili w zadaniu, żeby policzyć długość tworzącej tego naszego stożka. Więc w zasadzie nawet te rysunki nie były potrzebne, aczkolwiek wiadomo, dobrze na nie patrzeć, dobrze je widzieć, bo wtedy jakoś tak patrzymy tak globalnie na to zadanie i jesteśmy w stanie, myślę, je szybciej wpaść na pomysł i je rozwiązać. Zadanie numer 6. Pole powierzchni bocznej warca jest równe 24 pi, a promień podstawy ma długość 2. Wyznacz długość wysokości tego walca. Ja oczywiście przygotowałam rysunek, aczkolwiek pewnie niektórzy z Was to zadanie byliby w stanie zrobić bez rysunku, bo to jest zadanie stricte, bez żadnych kątów, na wzory. Otóż, zaczynamy od pola powierzchni bocznej walca. Jaki to był wzór na pole powierzchni bocznej walca? 2 pi rh. No i pod ten wzór podstawiamy, prawda? Za pole boczne podstawiam 24 pi, to się równa 2 pi razy r, moje r to jest po prostu 2 i razy h. No i teraz 24 pi, to się równa, tu pomnożę, 2 razy 2 to 4 pi h, podzielę obustronnie przez 4 pi, i dzięki temu będę miała tak, że pi mi się skróci, a 24 podzielone przez 4 to jest po prostu 6, równa się, no i tu po prostu wyjdzie h. I wyszło mi, że nasze h, czyli wysokość tego walca, po prostu wynosi 6. Jeden wzór, jedno przekształcenie, może to być zadanie w części testowej tego typu. Takie krótkie, szybkie, fajne zadanko. Zadanie numer 7. Kwadrat o boku długości 10 cm obraca się dookoła boku. Oblicz pole powierzchni powstałej bryły. Chociaż jedno zadanie chciałabym zrobić właśnie takie, gdzie pokażę Tobie, dlaczego nazwa bryły obrotowe. Otóż bryły obrotowe są to bryły, które powstają z obrotu figur płaskich. I na przykład zaraz się przekonamy, jaka bryła obrotowa nam powstanie, jak będziemy obracać kwadratem, uwaga, wzdłuż jego boku. Wybieramy sobie bok. Ja sobie wybiorę ten i ja ten bok jakby przedłużę tutaj po to, żeby Ci pokazać, że to jest oś obrotu, żebyś to widział, że tu jest oś obrotu, czyli wyobraźmy sobie, że my ten kwadrat tak kręcimy w kółko, prawda? Obracamy względem tej naszej osi obrotu. I teraz, jak będziemy obracać, to myślę, że część z Was już widzi, co powstanie, prawda? Że to powstanie walec. Aczkolwiek, żeby to ładnie pokazać, to teraz tak, ten punkt ładnie, symetrycznie odbijamy na drugą stronę i będzie w tym miejscu. Dalej, ten punkt tutaj obracamy na drugą stronę, odbijamy symetrycznie i ląduje mi tutaj też punkt. Łączę to. No i teraz na tej podstawie, jak ja to połączyłam ładnie, no to mogę już teraz potraktować
że mam, tutaj było A, to tutaj też jest A i tutaj też jest A, prawda? Wszędzie mamy tutaj A i teraz ten punkt, on nam się obróci. Ten punkt się obróci, to się cały czas obraca, czyli powstaje walec. Poprowadźmy sobie tak, żeby to było widać, że to jest bryła obrotowa, więc że nam się to obraca ładnie, zaznaczmy. A co ja miałam wyliczyć? Ja miałam wyliczyć pole całkowite tejże bryły. Czyli napiszemy sobie wzór na pole całkowite oczywiście walca. To jest 2pi r kwadrat plus 2pi rh. Lub tak jak jest w tablicach, 2pi r wyłączone przed nawias i wtedy w nawiasie mamy r plus h. Obojętnie, czy użyjesz tego wzoru, czy tego. Ja osobiście wolę ten, bo tutaj mamy dwie podstawy, a tu mamy pole boczne. Ale to w zasadzie nie ma znaczenia. Tylko jeszcze ustalmy, patrząc na nasz rysunek, promień, to co to jest? To jest oczywiście długość tego boku kwadratu, czy z tej strony, wynosi 10 cm w domyśle. Natomiast wysokość tego walca, no to też widać, że to też jest, bo to jest kwadrat, czyli wysokość tutaj, z tego kwadratu on powstał, wysokość jest równa też temu A, czyli też jest równa 10 cm. Więc po prostu tylko wystarczy podstawić pod wzór 2pi razy 10 do kwadratu, dodać 2pi razy 10 i razy 10. No i liczymy. Pole całkowite. Ja postawiłam do tej pierwszej wersji. Czyli mamy 2pi razy 100. Dodać. Znowu mamy 2pi razy 100, bo to pomnożyłam. Czyli mamy pole całkowite 200pi. Dodać 200pi. Czyli pole całkowite to się równa 400pi. Oczywiście wyrażone w jednostkach centymetrach kwadratowych. Zadanie ciekawe, chociaż wybrałam takie prostsze, bo wiesz, z obrotami mogą być bardzo trudne zadania, ale raczej na poziomie podstawowym no, nie powinny być tak bardzo skomplikowane. Powinny być takie proste, żeby nawet uczeń, który ma problemy z matematyką, sobie poradził. Na to spotkanie przygotowałam 7 zadań. Mam nadzieję, że te zadania były dosyć różnorodne. Były i banalne zadania, i troszkę trudniejsze. Ogólnie chciałam Cię przekonać na tym spotkaniu, że bryły obrotowe warto zrobić na maturze, bo to są takie łatwe punkty. I szczególnie bryły obrotowe pojawiają się w zadaniach zamkniętych na maturze. Za jeden punkt. Czasem bywa zadanie za 2 punkty czy za 4, ale bardzo rzadko. Najczęściej jest to zadanie za 1 punkt, zresztą widzisz, jakie tu są krótkie, fajne, przyjemne obliczenia. Zrobiliśmy zadania i z walcem, i zrobiliśmy zadania ze stożkiem, z kulą. Były takie też zadania, gdzie łączyliśmy jedną bryłę z drugą. No najtrudniejsze chyba zadanie, które robiliśmy na tym spotkaniu, to było zadanie z wycinkiem kołowym, żeby z niego powstała powierzchnia boczna stożka. Jeżeli chciałbyś te bryły obrotowe tak od zera zacząć, bo Ci się spodobały, bo chciałbyś się ich douczyć, bo tak nie wszystko wiesz, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie aikamat.pl i tam od podstaw, bryła, po bryle, będziemy sobie rozwiązywać różne zadania związane właśnie z bryłami obrotowymi, ze stożkiem, z walcem, z kulą. Natomiast jeżeli chcesz sprawdzić swoich sił, bo się czujesz dobrze w tych bryłach obrotowych, to pobierz sobie mój zestaw zadań i spróbuj samodzielnie rozwiązać zadania właśnie z brył obrotowych. Mam nadzieję, że lekcja będzie bardzo przydatna przy przygotowywaniu się do matury. No a ja zapraszam już na kolejne spotkanie.